Siemanko, ja jestem Rosja, dzisiaj kontynuujemy sobie Outlasta, już to jest to część piąta. Zapraszam serdecznie do oglądania, jestem w miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy. Tutaj właśnie znajomy został Nie wiem, co do mnie mówisz, człowieku. Jak chcesz mi coś powiedzieć, to mów tak, żebym cię zrozumiał. Przygnieciony, tak właśnie. Przygnieciony przez windę. W sumie myślałem, że będzie trochę więcej krwi w tamtej scenie, niestety nawet krew się nie polała, także no on się niby nie rusza, a jeszcze się okaże, że będzie żył, to nie będzie fajnie. Dobra, ja teraz udam się na dół i teraz muszę znaleźć wyjście. Jeszcze chyba nie. Dobra, jak na razie to po prostu idę do przodu. Okej, tu nic nie ma. Thank God you survived. O? I feared that secular maniac would carve you up like the others. Co za psycho, ale z niego jest. Meet me outside. We're close now. Wow, i teraz muszę znaleźć na zewnątrz ojca Mateusza, czyli już wiadomo, że wyjdę sobie z tego psychiatryka cholernego. Będę na podwórku. Ja to bym go nie, w sumie nie chciał szukać, tylko od razu sobie spieprzać są tak naprawdę, bo po co tutaj siedzieć. Teraz to pytanie, w którą stronę iść, no ale ci się otworzyły, to chyba dobrze idę. Okej. Generalnie już się jakoś niepokojąca muzyka zaczyna. Dobra. Tutaj ze sobą. Ale jest taki cichy, że to jest niepojęte. Teraz co? Zaśniada mi krwi chyba, nie? Tak, był zapis. Całe powieszenie w płomieniach stoi pewnie jakiś. No właśnie. No tak, wszystko jasne. Jebo mu się na podpalić wszystko. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. No dobra. Wow. So Jack, trendy teraz mam iść. Burn the whole goddamn thing down. Get out. Okay. Ile ciał spalony, to jest niepojęte. Myślałem, że bateria jakaś będzie, ale nic nie ma. Dobra, także ja wychodzę tędy. Tam nic nie ma. Nie, coś jest za zakrętem chyba. Kurde, jakieś otwarte pomieszczenie. Ja tu już nie byłem, bo tak mi się coś wydaje, że już wcześniej w innej części byłem, tak? Dobra. No ale tutaj i tak nic nie ma, także trzeba iść tam prosto. No i teraz musimy włączyć spryskiwacz, sobie ten ogień zgasić i będziemy mogli wtedy wyjść na pewno. Będzie wyjście odblokowane, będzie można wyjść. Teraz ja mam, jak co za zadanie, pompy włączyć. Nie ma wody. Musisz odkręcić dwa zawory. Dobra. Się założę, że tam zaraz jakiś psychol będzie. Musi tak być po prostu. O! O! Już idzie. Ciekawe, czy pójdzie prosto. Jak pójdzie prosto, to znowu muszę kitrać się do szafki. No, chyba będzie szedł prosto. Dobra. Okej, musi
chwilę poczekać, aż on sobie przejdzie. I potem jeszcze trzeba znaleźć te pompy. Nawet odkręcić... Nie, zawory, co ja gadam? Nawet odkręcić zawory, potem odkręcić... O, idzie tu, słuchać go. Kiedy on sobie z tym pójdzie, no? Będę z tym chodzić. O. Do jakiejś drzwi się wbił. Gdzie tutaj drzwi były? Najbliższe. Gdzieś tutaj wszedł do jakiegoś pomieszczenia. Ciocio? Słychać go. Jak oddycha. Coś tu słychać. Coś jest nie tak. Kiedy on stąd pójdzie w końcu, no? Ma tak sobie godzinę mogę tutaj siedzieć, ale nie za bardzo chcę. Dobra, chyba raz kozie śmierć, można wyjść. Teraz w którą stronę się rozejrzeć? Super, jak ja lubię takie sytuacje. Nawet nie wiem, gdzie on jest. Ekstra. Tam na lewo już będę pewnie musiał pobiec i włączyć jeden zawór. Ale gdzie się znajduje drugi? O! Okej, poczek sobie. Czołgaj się, żeby cię nie widział. Bądź jak ninja. Nikt cię nie widzi, spokojnie, dasz radę. Jest zawór, dobra, na pewno muszę tam iść. Jest narysowany zawór. Dawaj, 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 dopóki cię jeszcze nie zobaczył, bo cię zabiję. Mówię ci, chłopie, mówię ci, zabiję cię, no. Dobra. Jebać te drzwi, nie będę ich zamykał na razie. Ja chcę tutaj szybko po prostu włączyć ten zawór. Tutaj muszę wejść. Mamo, to pierwszy zawór, super, jeszcze tylko jeden mi został. Teraz o to pytanie, czy on jest na tyle inteligentny, że wiedział, że jakieś drzwi się otworzyły, czy jest wielkim, grubym tempakiem? Nic nie wie. Chyba się połapał, bo coś tu jest widać. Muzyka jest ciągle niepokojąca, straszliwie. No dobra, no co, trzeba wyjść w końcu, nie? Najgorsze jest to, że mała szansa jest na to, że przed nim ucieknę, jak on mnie już dopadnie. Jeżeli mnie zobaczy, to nagle dostaje jakiegoś speeda, zaczyna zasuwać z tymi łańcuchami i głowę mi urwie, znowu głowę mi urwie. Ja nie lubię, jak mi ktoś głowę urywa, no. Co ja na to poradzę? O! O kurwa! Zobaczył mnie! Szybko! O! Jest ślina, dobra, tu na pewno nie wejdzie. A, no, wiedziałem. Okej, okay. Jest jakieś pomieszczenie nowe. Co to za kulesie? No tu nie wejdzie, nie? Bo ciągle ma tylko muzykę jakąś. Okej. Okay. No jest jakiś chory. Wszyscy są w sumie tutaj chorzy. Haha, jaki dobry. Umyjemy ci brzuszek, umyjemy ramionka. O, cicho, cicho, tak. Jest. On go chyba też mył. Jest oto kolejny zawór. Ostatni już. Masakra, tyle wanien tak obok siebie, no. Weź tu się kąp, jakieś trochę nie wiem prywatności, a tutaj nic nie mieli. Jak zwierzęta ich traktują.
Ja stąd wychodzę, nie mogę na takie rzeczy patrzeć. Dobra, wiem, że gdzieś ten grubas jest i teraz mam zastanowienie, w którą stronę poszedł, bo nie chciałbym się nie mimo wszystko na niego natrafić. Kurde! Tylko mi się oczy świeciły. Aj, uciekaj. Gdzieś mnie zgubił? To debil. Dobra, jest włączone. Uciekaj, bo jeśli to mnie może złapać. Dobra, teraz to mi może naskoczyć. Gitara. Dobrze, i teraz nie. Tak, w tym kierunku. Widzę pomieszczenie, w którym jest zapalone światło. Jest to jedyne pomieszczenie, w którym świeci się światło, także pewność mam, że muszę tam iść. Okej. No i teraz ciekawe, czy tak już łatwo wyjdę sobie z tego psychiatryka, czy będę musiał... O kurwa! Co za psychole, no? O jadzie. Gdzie ja mam teraz? Tędy mam zejść? Chyba się nie zmieści. Nie no, zmieści się może, ale... Dobra. Czyli dalej muszę szukać wyjścia. Jest exit, wielki znak. Znajdź się, co ma tu już, ale może dalej. No i teraz... Gdzie mam iść teraz? Dobra, nic tu nie ma. Jest bateria. I mamy jakiś klucz do szopy. Klucz do szopy. Co to? Jaka zjawa tu jest lata sobie, no? Teraz musimy jeszcze znaleźć tą szopę, gdzie ona jest. No to raczej na... Dobra, no tutaj raczej szopy nie będzie, nie wygląda. No mamy się gdzieś tutaj na dole wstać. O kurwa! Co to jest? To ta zjawa! O ja pierdo! Uciekaj, jeśli ci życie miłe. O, świetnie, mamy szopę! Chyba zamykanie przed nim ma sensu, no bo to zjawa, no to jest sobie przeleci. Teraz co? Od razu tutaj w prawo lecieć, czy tam w lewo jeszcze się coś? O, fuck! On mnie goni! Aj! A nie, nie goni mnie. No nie wiem, o co mu chodzi. Okej. No świetnie, i teraz gdzie? Piorun wskaże ci drogę, dobrze jest. Aha, i teraz muszę skoczyć. O kurde, zaspane. Tu? I teraz tu. Dobra. I co, i pewnie znowu wejdę do tego psychiatryka zajebistego. Fajnie by było, nie? Tutaj mają ogrodzenia wszędzie, także... Ucieczka chyba nie wchodzi stąd w grę w tak łatwy sposób. Żebym teraz po prostu exit sobie znalazł. Skacz? Dobra. No i co teraz? Chcesz wejść mam po prostu? Aha, dobrze. Jest okej. No kurwa. No wiem, że muszę, no. Pomóż mi, kolego. Wskaż mi drogę jakąś. Zamknięte, czyli dalej musimy chodzić sobie tutaj na zewnątrz. Jadźcie. Policja! Szkoda, że nie żyje. Chyba kolegę zjadł, ładny może być.
Dobra, słuchajcie. No i teraz jestem w kupie. Aha, tutaj jest takie same wyjście, przez które wtedy przejąłem. Dobra, słuchajcie, mam zapis. Nie jest tak źle. I dobra, jest źle. Kurde, ktoś tu jest. Jest tu znowu grubas. Ja już rozpoznaję tą muzykę. I ten oddech i te łańcuchy. Nie, ja go nie chcę. Kurwa, gdzie on jest teraz, no? W sumie kij mu w oko, ja sobie idę do góry. Gdzieś on tu był. Będę przejdę? Kurwa, nie przejdę. A tędy przejdę? Tak, nie muszę na tym przejść, dobra. Już nie mam, mam 0 na 10 baterii. Ostatnio załadowano. No, aha. Okej, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy dzisiaj. Jeżeli spodobał wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. I trzymajcie się, do zobaczenia, siema!